teraz do opowieści o tym, jak i po co uczyć o ekologii na zajęciach różnych. Myślę, że po co, nie muszę Państwa w ogóle przekonywać, my trochę zastanowimy się jak. Widzą Państwo tytuł tego wystąpienia, który brzmi Przyroda z gramatyką. Myślę, że ci z Państwa, którym zdarzyło się kiedykolwiek w życiu uczyć języka polskiego jako obcego, mają automatyczne skojarzenie z pewną książką, z książką do właśnie nauczania języka polskiego jako obcego, która nosi znamienny tytuł Przygoda z gramatyką. Tę książkę kilkanaście lat temu napisał pan profesor Józef Pyzik i zgodził się na to, żebyśmy ten tytuł przetransponowali, wykorzystali właśnie w taki sposób, żeby z tej przygody z gramatyką zrobić potrzebną na dzisiejsze czasy przyrodę z gramatyką. No więc zastanówmy się po co, tak? No bo jednak właśnie jak, ale też jednak po co. Po co nam uczyć o ekologii na języku polskim, na zajęciach z języka polskiego jako obcego, na zajęciach z języków obcych w ogóle. Po co uczymy się? Uczymy się po to i uczymy języka po to, by osoba, która się uczy, mogła sprawić, mogła dokonać, mogła wykonać poprawny, efektowny i efektywny akt komunikacji. A poprawny, efektowny i efektywny akt komunikacji spełni się i dokona się tylko wtedy, jeśli osoba ucząca się będzie potrafiła rozmawiać o tematach, które spełniają w pewnym sensie wymóg współczesności. Oczywiście możemy nie uczyć się mówić o ekologii, ale czy wtedy będziemy w bieżącym dyskursie medialnym w obcym języku? Nie będziemy. Czy będziemy potrafili rozmawiać o sprawach bieżących z osobami, które tym językiem obcym władają? Nie będziemy potrafili. A zatem wydaje się, że ta ekologia jako taki temat no bardzo współczesny, bardzo ważny i bardzo nośny na dzień dzisiejszy jest tematem, który musi pojawiać się na zajęciach z języka obcego. No i teraz właśnie, no ja jako nauczyciel muszę zadać sobie pytanie, tak konstruując program moich lekcji, czy mój uczeń, czy mój student potrafi komunikować się o problemach współczesnego świata. Zmiana programu nauczania, zmiana tego, jak uczymy i o czym uczymy, to jest jednocześnie w pewnym sensie zmiana światopoglądu, bo to jest w dużej mierze oderwanie się od tych tematów, które pojawiają się w podręcznikach do języków obcych i do języka polskiego jako obcego. To jest w dużej mierze no właśnie taka trochę ucieczka od standardowych tematów, posługiwanie się podręcznikiem jako takim szkieletem, kręgosłupem zajęć, ale jednak dodawanie tematów, czy też nawet podmienianie tematów w danych zagadnieniach, gdybyśmy to chcieli sobie zwizualizować po polsku, w danych zagadnieniach gramatycznych na przykład, tak? Podmienianie na tematy współczesne. I ja tu zadałam Państwu takie retoryczne pytanie, czy warto uczyć o sukience w kratkę, kiedy to nie Tuwalu. To Tuwalu, to jest proszę Państwa taka wyspa, którą ja właśnie znalazłam, szukając tego motta, szukając takiego elementu, które w tym motcie mogłoby zaistnieć. To jest szalenie ciekawe miejsce. To jest proszę Państwa wyspa, która znajduje się 5 metrów nad poziomem morza. I ona tonie. Ona wie, że zatonie, to państwo wie, że zatonie i to jest państwo, które, proszę sobie wyobrazić, szuka już w tej chwili rozwiązań prawnych na to, żeby terytorium morskie, na którym się znajduje, było dalej własnością państwa Tuwalu, kiedy Tuwalu już zatonie i co więcej, żeby Tuwalu nadal było państwem, żeby utrzymać swoją państwowość w momencie jakby zniknięcia tego terenu należącego do obywateli tego kraju. To jest szalenie ciekawa rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że to jest w ogóle bardzo ciekawe miejsce, to jest wyspa, to jest państwo, w którym mieszka 11 tysięcy osób. No cóż to jest 11 tysięcy osób? To jest miejsce, gdzie jest najmniej turystów na świecie. To jest też ogromna ciekawostka. Proszę sobie wyobrazić, że na tej wyspie, która jest położona
gdzieś tam między Hawajami a Australią, więc no szalenie daleko od nas. Proszę sobie wyobrazić, że to jest wyspa, na której jest no, zanotowano największą ilość turystów rocznie, to było 2000, w czasie kiedy Koloseum odwiedza rocznie 7 milionów ludzi. Cóż to jest 2000 ludzi? I to jest taka ciekawostka, bo to jest wyliczone w badaniach, że wśród tych 2000, proszę sobie wyobrazić, 539 osób, które byli obywatele Nowej Zelandii, ani jednego Polaka, na przykład w tym roku, w którym to badano, to był rok 2018, ale w 2017 roku było tam aż 4 Polaków, więc to taka bardzo ciekawa rzecz. Czemu ci Polacy są ciekawi? Dlatego, proszę Państwa, że atol, na którym znajduje się Tuwalu, podobno z lotu ptaka łudząco przypomina Półwysep Helski. Jest podobno szalenie podobny do Półwyspu Helskiego, z tą jedną różnicą, że większość tego miejsca, tego terenu, zajmuje jedyny w tym kraju pas startowy dla samolotów. No więc muszą Państwo przyznać, że to jest bardzo ciekawe, takie nasze poszukiwania właśnie, dlatego ja o tym tak dużo mówię, bo proszę zobaczyć, ile tu już nam się pojawiło tematów na lekcje. Taka prozaiczna rzecz, jakaś tam wyspa, gdzieś na końcu świata moglibyśmy powiedzieć, a ile tematów lekcyjnych już się pojawiło. Dorzucę do tego Państwu jeszcze jeden temat lekcyjny. Proszę się zastanowić, jeśli ta wyspa nie ma turystów, to w dzisiejszym świecie jak może się utrzymać? Skąd brać pieniądze, jeśli nie ma turystów? Proszę teraz zamknąć oczy i przypomnieć sobie, że każdy kraj na świecie ma swoją własną domenę internetową, która oznacza przynależność do tego kraju. Tak? Niemcy mają DE, Polacy mają PL. I teraz proszę spojrzeć na nazwę Tuwalu i proszę się zastanowić przez chwilę, jaki skrót domeny internetowej może mieć państwo Tuwalu. Zdradzę Państwu tę tajemnicę, to jest .tv, czyli jedna z najbardziej pożądanych domen internetowych na świecie. Każda stacja telewizyjna na świecie chciałaby mieć na własność domenę z zakończeniem TV, z tego żyje państwo Tuwalu. Właśnie to jest źródło utrzymania, udostępnianie możliwości korzystania z tej domeny internetowej. Proszę zobaczyć, zatapianie, relacja z Polską, turystyka, świat cyfrowy, no masa tematów na jednej małej wyspie gdzieś między Hawajami a Australią. No i właśnie, my dzisiaj nie chcemy o tym mówić, że trzeba uczyć o ekologii, tylko chcemy mówić o tym, jak uczyć ekologii. I żeby o tym powiedzieć, to na pewno musimy zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kiedy uczymy o takich tematach jak tematy proekologiczne czy proklimatyczne, no nie wiem jak je takim szeroką nazwą określić, no może niech one będą proekologiczne, dla nas ważne są metody kształcenia, ale ja nie chcę z Państwem omawiać dzisiaj tych metod kształcenia, bo nie po to się spotkaliśmy, tylko chcę zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Proszę zobaczyć na tę oś czasu, powiedzmy, że to jest oś czasu, która prezentuje różne rodzaje metod kształcenia, metody asymilacji, wiedzy, samodzielnego dochodzenia, do wiedzy eksponujące, praktyczne i te wszystkie metody prowadzą do czegoś, co w przypadku kształcenia ekologicznego jest niezwykle ważne, czyli do samodzielnych działań pozalekcyjnych. Dlatego, proszę Państwa, jest to istotne, że nauka o ekologii, uczenie o ekologii, nawet tylko w takim kontekście, żebyśmy umieli o niej mówić, nigdy nie obejdzie się bez podejścia zadaniowego, bo nie chodzi o to, jak mówi ten ładny chłopiec tu na końcu mojej prezentacji, ja go zaraz Państwu pokażę, nie chodzi bowiem o to, żeby uczyć kogoś, jak mówić o śladzie węglowym, tylko żeby przy okazji uczyć, jak go likwidować. I nauczenie o ekologii musi z tym elementem się wiązać. W przypadku tematów ekologicznych teoria musi iść w parze z praktyką, co umożliwia nam właśnie metoda zadaniowa. No i teraz nie mamy wątpliwości, że tematy proekologiczne to są tematy zdecydowanie angażujące, no i właśnie my takie angażujące tematy po pierwsze chcemy implementować do swojego nauczania, a po drugie trochę musimy. Trochę świat też od tego, od nas wymaga jako od nauczycieli i trochę też młodzi ludzie, których uczymy, wymagają od nas ciągle nowych doznań, ciągle nowych emocji, ciągle właśnie nowych interesujących tematów, które no jakoś by ich dotyczyły. No a wydaje mi się, że no, o czym bardziej powinniśmy uczyć niż o tym, że Ziemia ginie i trzeba robić coś, żeby ją uratować. Tutaj widzą Państwo akurat zdjęcia
z zajęć prowadzonych przez moje koleżanki ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej w ramach właśnie ekoprojektu, podczas których to zajęć studenci spożywali jadalne robaczki, tak dam to w cudzysłów. W tym przypadku były to, proszę zobaczyć, chrupiące świerszcze o smaku zielonej cebulki ze śmietanką, czyli bardzo popularny smak chipsów. Tutaj zamiast chipsów wystąpiły świerszcze. Studenci byli zachwyceni tymi zajęciami, powtarzałyśmy je potem, koleżanki w zasadzie powtarzały je potem wielokrotnie i proszę mi wierzyć, paczka takich świerszczy nie jest szalenie droga, a pozwala dać na lekcji taki akcent, że studenci czy uczniowie te lekcje na 100% zapamiętają. Powiedzieliśmy metoda zadaniowa. Jedzenie świerszczy jest z całą pewnością metodą zadaniową. Musimy też o tym mówić, no bo jak dzisiaj wielokrotnie zostało powiedziane, bezpieczeństwo żywieniowe świata jest zagrożone i my będziemy musieli wkrótce, może nie jutro, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale wkrótce zmienić nieco swoje przyzwyczajenia żywieniowe po to, żeby nasze dzieci i nasze wnuki zostawić w świecie, w którym jeszcze będzie co jeść. No więc świerszcze na pewno są metodą zadaniową, ale metodą zadaniową, taką najbardziej klasyczną, jest oczywiście wszelkiego rodzaju wcielanie się w rolę. Wcielanie się w rolę aktywisty i ekologa, czyli wspólne branie udziału w jakichś projektach ekologicznych, przyrodniczych, społecznych, które właśnie ekologii są poświęcone, ale także wcielanie się w rolę w troszeczkę innym stylu. Państwo znają doskonale takie ćwiczenie lekcyjne, w którym prosimy studenta czy ucznia o pisanie listu. Pisanie listu do bohatera literackiego, pisanie listu do jakiegoś autora, bądź też odwrotnie, wcielenie się w rolę jakiegoś bohatera literackiego, czy też wymiana między sobą listów. Tutaj masa możliwości. Ja proponuję tutaj pomysł, te dotyczące tych konkretnych zagadnień, to są pomysły wspólne pani profesor Jolanty Tambor, która niestety nie może być dzisiaj z nami, i moje, to akurat ćwiczenie jest zainspirowane wystąpieniem pana profesora Piotra Skubały, który kiedyś dawno temu właśnie podczas swojego wystąpienia mówił o tym, że można pisać listy do ślimaka. Proszę zobaczyć. Nie trzeba być bohaterem literackim, można wcielić się w zupełnie inną rolę. Można pisać list, czy też rozmawiać ze sobą. Być drzewem, być kwiatem, być słońcem, być dżdżownicą. Być może można być tą pszczołą, o której tak dzisiaj wiele było mówione. Pszczołą, która obserwuje świat ze swojej perspektywy i chciałaby coś powiedzieć ludziom. To jest bardzo taki dobry i angażujący sposób na to, żeby pokazać młodym ludziom, słuchajcie, postawcie się w czyichś butach. My o tym przecież uczymy, prawda? Mówimy naszym uczniom i studentom, słuchaj, nikogo nie oceniaj, bo nie wiesz, co się temu człowiekowi dzisiaj przydarzyło. Nie wiesz, jakie są jego losy życiowe. Nie wiesz też, jakie myśli może ma drzewo, czy ta pszczoła, czy mrówka, którą depczesz, o którą nie dbasz, więc być może postaw się w jej sytuacji. Takim pomysłem właśnie jakby kontynuującym tą listowną drogę, o której przed chwilą mówiłam, jest prowadzenie wszelkiego rodzaju ekodzienników, może stworzenie ekopodcastu, może stworzenie takiego projektu, w którym uczniowie czy studenci będą wrzucali ekorelacje na Instagrama, będą odszukiwali różne ekologiczne inicjatywy. Państwo moje zdjęcia właśnie z poszukiwania takich ekologicznych inicjatyw widzieli przed chwilą na tym filmie. Widzieli tam Państwo te dżinsy zrobione ze śmieci, które sfotografowałam w Mediolanie, specjalne stoisko do segregacji odpadów, które sfotografowałam podczas Weihnachtsmarktów w Wiedniu i wiele, wiele innych inicjatyw. Może warto wysłać uczniów czy studentów w teren, żeby to oni takich ekoinicjatyw poszukali. Można recenzować. To jest taki klasyczny, prawda, klasyczny typ tekstu pisanego, który zadajemy. Napisz recenzję. No to skoro piszesz recenzję, to może napisz recenzję jakiegoś ekofilmu albo ekoksiążki. Powiedzą mi Państwo, no skąd te ekofilmy brać. Nic prostszego. Odsyłam Państwa na stronę Polskiej Półki Filmowej www.polskapulkafilmowa.pl. na której znajdą Państwo projekt 100 ekofaktów i tam poza materiałami, które zostały stworzone, masa
nie wiem, inspiracji, masa różnych materiałów, z których można skorzystać, między innymi zakładka do obejrzenia, w której znajdą Państwo taki zestaw no, ważnych filmów o ekologii, które trzeba znać. Tu nie ma oczywiście wszystkiego, nie ma tu zbyt dużo filmów katastroficznych, ich trzeba to chyba zdecydowanie naprawić, tak sobie myślę po naszym dzisiejszym spotkaniu, natomiast z tych na przykład podpowiedzi można skorzystać, zadając studentom czy uczniom takie zadania. Można też odesłać do gier komputerowych. Tu widzą Państwo taką grę komputerową Terra Nil, w którą gra moja 4-letnia córka. To jest skomplikowana gra wbrew pozorom, bo to jest gra, która polega na rekultywacji terenu, na obsadzaniu, na drążeniu koryt rzek, na wypełnianiu tych koryt rzek. Jak widzą Państwo, świetnie się nadaje do uczenia leksyki specjalistycznej, bo proszę zobaczyć, tam na dole są wyjaśnienia dotyczące poszczególnych maszyn, które się pojawiają w tej grze, irygator, turbina, filtr toksyn itd., itd. Mamy do tego opisy, więc takie zrzuty ekranu fenomenalnie można wykorzystać na lekcji, żeby właśnie takie trudne, specjalistyczne słownictwo omawiać. Powiedzą Państwo, 4-letnie dzieci nie powinny grać w gry. Wiemy, że wszystkie 4-letnie dzieci grają w jakieś gry, no więc moja córka gra w gry ekologiczne i rekultywuje teren, chociaż sądzę, że słowa rekultywacja jeszcze nie zapamiętała. Tutaj z kolei jeszcze takie przykłady właśnie innych inicjatyw, to też zdjęcia z zajęć jednej z moich koleżanek ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Kasi Szczotki, która ze studentami kursu przygotowującego, proszę zobaczyć, robiła plakaty. No i oczywiście takie proekologiczne plakaty mogą być mniej lub bardziej zabawne, mogą być bardziej nudne lub mniej nudne. Tu akurat pokazuję takie, które wydają mi się bardzo szalenie kreatywne, szczególnie kocham ten ze świnią, to muszę przyznać się absolutnie do tego, że jest fenomenalny. Tutaj jeszcze jeden taki plakat o oszczędzaniu wody. No ale miało być o przyrodzie z gramatyką, no więc chcemy sobie też powiedzieć o tym, że także zagadnienia gramatyczne można na lekcji przygotować w taki sposób i może to być lekcja języka polskiego, na której skupiamy się na zagadnieniach gramatycznych, ale może to być też lekcja języka polskiego jako obcego, na której no właśnie pewne zagadnienia gramatyczne obudowujemy nieproponowanym w podręczniku słownictwem, tylko słownictwem, które oscyluje wokół tematów klimatycznych i proekologicznych. No więc spójrzmy na propozycje. Propozycje, które tutaj na przykład dotyczą czasownika. Proszę zobaczyć tryb warunkowy. No możemy powiedzieć, gdybym spadła z krzesła, to złamałabym nogę. To jest oczywiście bardzo ważne dla przetrwania ludzkości, ale być może trochę bardziej ważne dla przetrwania ludzkości jest zdanie, gdyby ludzie nie palili węglem, to co by się stało? Gdyby ludzie nie wycinali lasów, to co by się stało? Gdyby ludzie nie osuszali mokradeł, to co by się stało? Proszę zobaczyć, że to jest oprócz metody zadaniowej, o której mówiłam przed chwilą i o której zaraz jeszcze powiem, to jest też pewna forma metody zadaniowej, bo my musimy się czegoś dowiedzieć, to na dodatek właśnie jest to pewna metoda implementacji wiedzy w naszych uczniów. No bo my też przecież po to uczymy, żeby człowiek stawał się coraz bardziej świadomy, stawał się mądrzejszy i coraz więcej wiedział. Tryb rozkazujący, no to jest rzecz oczywista, zakręć wodę, zgaś światło, segreguj śmieci. Tutaj inna propozycja. Proszę zobaczyć, tu jest właśnie, to jest taka gramatyczna propozycja pani profesor Jolanty Tambor. Możemy tworzyć takie zdania. Przyszło zaledwie 1000 widzów, przyszło aż 1000 widzów, przyszło niespełna 1000 widzów, przyszło prawie 1000 widzów. I na tej podstawie możemy dyskutować o tym, jak to jedno słowo zaledwie, aż niespełna prawie zmienia znaczenie tego zdania. No ale dobrze, znowu, czy to zdanie ma jakieś znaczenie dla przetrwania ludzkości? Nie bardzo. A gdybyśmy to zamienili na takie zdania. Od katastrofy ekologicznej dzieli nas niespełna 100 lat. Od katastrofy ekologicznej dzieli nas prawie 100 lat. Od katastrofy ekologicznej dzieli nas zaledwie 100 lat lub jeszcze 100 lat. Proszę zobaczyć tu choćby na tych dwóch ostatnich przykładach, prawda? Zaledwie 100 lat i jeszcze 100 lat. To są dwa zupełnie różne komunikaty, które bardzo dobrze jest pokazać jako właśnie taką formę tego, że jedno słowo zmienia postać rzeczy, jedno słowo zupełnie zmienia to, co
mamy na myśli. Tutaj jeszcze inna propozycja na budowanie tekstów pisanych i mówionych związana z takim pojęciem solastalgii. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym pojęciu. To jest pojęcie jakby nawiązujące do pojęcia nostalgii, solastalgia, czyli tęsknota za tym, jaki był świat. Tak? Mówiliśmy wcześniej o kinie gatunków. Być może powinnam tam podmienić Altmanowi właśnie w przypadku kina katastroficznego nostalgię jako wyznacznik gatunkowy na solastalgię właśnie. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się o tym więcej, odsyłam Państwa do podcastu Dział Zagraniczny, tam bardzo ciekawy odcinek na temat solastalgii właśnie, bardzo serdecznie polecam. No i teraz właśnie na tej podstawie teksty, jaki jest nasz świat, jaki był nasz świat, jaki będzie nasz świat, czego Ci brakuje, co utraciłeś i dlaczego, za czym tęsknisz, czego potrzebujesz do szczęścia. Jeszcze inny pomysł. Powiedzieliśmy o wysyłaniu studentów w teren, żeby poszukiwali inicjatyw ekologicznych. Bardzo dobrze sprawdzi się także wysłanie w teren w poszukiwaniu rodzin wyrazów obudowanych wokół przedrostka bio i eko. Nie pamiętam, co ostatnio oglądałam, w którym, to był jakiś chyba program telewizyjny, w którym właśnie przedrostek bio i eko były mylone, nie były używane w poprawnym kontekście. Wprowadzenie wiedzy o tych przedrostkach, które są dzisiaj przecież szalenie ważne i ciągle się gdzieś tam wokół nas pojawiają, jest istotne, dlatego że przy okazji możemy pokazać, jak to się dzieje, że coś może być bio albo może być eko, bo my nie możemy sobie przedrostka bio przecież dodać do czego nam się podoba, prawda? Tu musimy odpowiednie normy zachować i odpowiednie reguły spełnić, żeby tak mogło być. Wyślijmy zatem studentów i uczniów w teren, niech pójdą do sklepu, niech sprawdzą, na czym jest napisane bio, na czym jest napisane eko, dlaczego tak jest, niech uzasadnią, niech sfotografują, niech rozejrzą się dookoła siebie. No i metoda zadaniowa, zróbmy coś dla planety. Skoro właśnie mamy robić, no to też możemy oczekiwać, prawda? Napiszmy podanie do rektora, napiszmy podanie do dyrektora szkoły o pojemniki do segregacji śmieci, o łąkę kwietną na podwórku szkoły, zasiejmy trawę, zasiejmy kwiaty. Zróbmy całą masę rzeczy, które ucząc nas języka, będą jednocześnie przydatne dla środowiska wokół nas. No i mamy tutaj oczywiście gry dydaktyczne. Gry dydaktyczne bardzo różnych maści i treści. Wiem, że literki są malutkie, ale ja Państwu opowiem, co widzimy na ekranie. Na ekranie widzimy fragment książki kucharskiej, która mam nadzieję wkrótce ukaże się drukiem. To jest książka kucharska, która proponuje taką sytuację, w której znane nam potrawy ze świata, pizzę, hot doga, gruzińskie haczapuri, czy też masę innych takich właśnie potraw typowych dla różnych krajów, bierzemy i podmieniamy w tej potrawie produkty na produkty, które są blisko nas, czyli na produkty, które jednym słowem nie generują gigantycznego śladu węglowego. Podmieniamy, nie wiem, sery, które musielibyśmy z Gruzji sprowadzić na sery, które są dostępne w Polsce, podmieniamy jakieś tam elementy w kimchi na nasze swojskie kiszonki, no tutaj cała masa pomysłów i znowu, to tylko jest inspiracja do tego, żeby powiedzieć Państwu, że można się w to zabawić samemu, że można taką zabawę, takie zadanie, taką metodę zadaniową właśnie uczniom zaproponować. Tutaj jeszcze inna strona z tejże właśnie książki. Na pierwszej widzieliśmy oscypuri zastępujące haczapuri, czyli haczapuri z oscypkiem, a tutaj mamy groszkomole, czyli zamiast guacamole zrobionego z awokado, który produkuje, uwaga, podkreślam to, największy ślad węglowy na świecie. Zastępujemy to awokado, które trzeba tak strasznie sprowadzać i na dodatek, które pochłania potworne ilości wody w hodowli, na swój własny, swojski zielony groszek i wychodzi nam z tego świetna potrawa.
Tutaj kolejna gra, która nazywa się Nieoczywiste zwiedzanie świata. Jak Państwo pewnie są świadomi, typów turystyki jest w tej chwili na świecie no nieskończona ilość. Mamy turystykę kulinarną, lingwistyczną, filmową, religijną, militarną, klubową, kulturową, literacką. No co sobie Państwo tylko nie zamarzą, taki rodzaj turystyki można w dzisiejszym świecie uprawiać. No i właśnie na tym bazuje ta zabawa, bazuje ta gra. Zabawa polega na tym, że studenci czy uczniowie losują sobie typy takich właśnie turystyk, a do tego losują sobie jakiś region świata. Te regiony świata są takie troszkę mniej oczywiste w przypadku tej przygotowanej przeze mnie gry, bo wydaje mi się, że wtedy to jest ciekawsze, bo to zmusza jednak do pewnych poszukiwań w internecie i do dowiedzenia się znowu czegoś nowego. Takim miejscem mogłoby być Tuwalu na przykład, prawda? O którym właśnie gdyby uczniowie zaczęli czytać, no to dowiedzieliby się tego wszystkiego, co ja Państwu powiedziałam jakieś pół godziny temu. Więc mamy tutaj jakieś Melanezję, regiony Andów, Zakaukazie i tak dalej, i tak dalej, ale oczywiście tu mogą Państwo, jeśli chodzi o geografię, postąpić zgodnie z własnymi upodobaniami. I zabawa polega na tym, aby student przygotował wycieczkę, przygotował projekt wycieczki, jakby pasujący do wybranego przez siebie rodzaju turystyki, ale z bardzo dużym uwzględnieniem właśnie jakby ekorozwiązań. Dlaczego? Skąd taki pomysł? Pomysł znowu jest zaczerpnięty z jednego z odcinków podcastu Dział Zagraniczny. To jest taki odcinek, który też serdecznie Państwu polecam. Odcinek poświęcony tanatoturystyce. Tanatoturystyka to taka turystyka do miejsc katastrof naturalnych albo też nienaturalnych, do miejsc powojennych. I wolonturystyce, czyli takiej formie turystyki, w której my jako wolontariusz jedziemy gdzieś na koniec świata naprawiać ten świat. Prowadzący i gość bardzo szczegółowo opowiadają o tym, że, no, że tanatoturystyka jest nieetyczna, to jest dla nas jakby jasne, ale że wolonturystyka, czyli bycie wolontariuszem gdzieś tam w dalekich krajach może być nieetyczne, to już nie jest sprawa taka oczywista. Więc ja bardzo Państwu polecam ten odcinek, bo naprawdę on szeroko otwiera oczy na różne sprawy i jest takim nagrany takim bardzo popularnym językiem, więc nadaje się jak najbardziej nawet do wysłuchania z uczniami czy ze studentami. Kolejne, miasta podzielone, korespondencja z kulturą, kuchnia jako przestrzeń integracji. Tu znowu pomysł na zapoznanie się z miastami podzielonymi na terenie Europy. Jak Państwo wiedzą, pewnie takich miast podzielonych jest kilkanaście. Mnie jest to temat bardzo bliski, bo mieszkam w Cieszynie, czyli w mieście podzielonym właśnie. Cieszyn jest jednym z takich miast, ale tych miast jest znacznie, znacznie więcej. No i pomysł polega na zapoznaniu się właśnie z historią tych miast podzielonych, bo jak była mowa w tym wystąpieniu o kuchni regionalnej, żeby zrozumieć kuchnię regionalną i żeby chcieć ją jakby wykorzystywać, nie znajduję w tej chwili innego słowa, musimy poznać historię danego terenu, musimy dowiedzieć się czegoś o historii danego miejsca, żeby jakby, no właśnie, w zgodzie być, tak, z tym, co to miejsce nam oferuje. No więc poznanie historii tych miast podzielonych czy rozłupanych, no i później stworzenie projektu restauracji, która będzie restauracją regionalną i której zarówno nazwa, jak i potrawy, jak i przepisy na te potrawy i nazwy tych potraw i wystrój i tak dalej, będzie to wszystko korespondowało z regionalnością tego danego miejsca na świecie, o którym mówimy, więc tutaj właśnie to jest taki ciekawy przykład tego, że można też w takie zadania zaangażować jakby media, które wykorzystują na co dzień uczniowie czy studenci, dlatego że takie restauracje ja już widziałam u studentów stworzone na przykład w grze Minecraft i stworzone na przykład w grze Sims, tak? Że oni oprócz tego, że nam opowiedzieli, jakby to miało wyglądać, to jeszcze nam te restauracje tak jakby stworzyli, zaprojektowali i mogli nam ją pokazać, więc tu właśnie takie podejście zadaniowe, które na dodatek uruchamia działania uczniów czy studentów w tych polach, w których oni czują się dobrze.
Jeszcze inna gra, mistrz recyklingu, który pozwala tworzyć nowe rzeczy ze śmieci, później robimy aukcje najlepszych przedmiotów, czy najciekawszych, czy też takich, które da się najlepiej wykorzystać. No tu nie będę Państwu każdej z tych gier bardzo szczegółowo opisywać, bo oczywiście zajęłoby mi to masę czasu, natomiast pokazuję, sygnalizuję, że w taki sposób można się bawić. Chciałabym też trzy słówka o literaturze, no bo skoro powiedziałam, że jedną z książek, które powstały w ramach projektu 100 ekofaktów była adaptacja Chłopów Władysława Stanisława Reymonta, część pierwsza, Jesień, tom 16 z serii Czytaj po polsku. Bardzo Państwa do zapoznania się z tą serią zachęcam. Ona jest szalenie interesująca. Mamy tutaj właśnie już 17 tomów, bo to co widzą Państwo w lewym dolnym rogu to tom 17, który właśnie się ukazał, czyli Mendel Gdański Marii Konopnickiej. Literatura nieco uproszczona, nieco przepisana, ale co najważniejsze z ćwiczeniami przed i po lekturze. No więc skoro jednym z tekstów, jednym z materiałów, które powstały w ramach projektu 100 ekofaktów są chłopi, no to warto może pomyśleć, że o literaturze, tak jak o niej uczymy na co dzień, na przykład na lekcjach języka polskiego, można też uczyć właśnie z perspektywy takiej środowiskowej, ekologicznej. No i tutaj kilka przykładów, nie będę już nic z nimi robić, nie będę ich omawiać, bo to jakby nie po to też się znowu spotkaliśmy, ale proszę zobaczyć, Stepy Akermańskie, jeden z wierszy Juliana Tuwima, mistrza neologizmów, wiersz Wanda, proszę sobie zerknąć tylko na niego, woda Wanda Wiślana, głaź głębica srebliwa, po ciemnóżu pazurem wodzi jaskra Księżawiec, wiersz, którego 50% to słowa istniejące w języku polskim, 50% to neologizmy. Ale wiersz absolutnie środowiskowy, bo jeśli Państwo go przeczytają sobie na głos, to Państwo zobaczą tę rzekę, tego księżawca i to wszystko, co Tuwim nam tam opisuje. Inaczej, Łąka, na ciepłej niebieskiej łące, no takich wierszy, które jakby gdzieś zahaczają te tematy środowiskowo, ekologiczne jest cała masa, więc wystarczy gdzieś tam pogrzebać w internecie i znaleźć to, co jest nam potrzebne, albo popatrzeć na to, co mamy w podstawie programowej z tej właśnie środowiskowej, ekologicznej perspektywy. Tutaj też przykład nad Niemnem. Pamiętają Państwo pierwsze kilkanaście stron nad Niemnem, to opis przyrody, która nad Niemnem się znajduje i ja tutaj wzięłam przypadkowy zupełnie fragment. Proszę zobaczyć, zaznaczyłam w nim tylko w pierwszych kilku linijkach nazwy roślin i nazwy kolorów, które się pojawiają. Na różowo są kolory, na zielono są rośliny. Proszę zobaczyć, jaka masa słownictwa, jaki przyrost słownictwa, który możemy na lekcji czy na zajęciach wykorzystać. O chłopach już powiedziałam, zresztą oni bardzo na czasie, prawda, bo teraz wszyscy właściwie, nawet nie szkoły, tylko wszyscy, którzy mogą, wybierają się na chłopów do kina, co mnie jako filmoznawczynię bardzo cieszy, jest to w tym roku najbardziej kasowy polski film, co uważam jest absolutnie fantastycznym wynikiem i dziękować i prosić tylko o więcej takich filmów. Natomiast no idźmy dalej. Skoro mowa o chłopach, skoro mowa o filmowych chłopach, skoro mowa o malarstwie w pewnym sensie, tak, bo przecież wiemy, że chłopi w taki, a nie inny sposób zostali stworzeni. Ja chciałam Państwa uwagę zwrócić na takie zagadnienie jak audiodeskrypcja. Audiodeskrypcja, którą ja sobie zawsze tłumaczę w taki sposób, dlaczego nienawidzę na egzaminie z języka obcego opisywać obrazkę i dlaczego w ogóle nienawidzę opisywać obrazków, bo obrazki są nudne. Szalenie bardziej ciekawe są wytwory kultury, które możemy opisywać. Ja nie będę się z Państwem wgłębiać w zasady audiodeskrypcji, czym jest audiodeskrypcja, Państwo doskonale wiedzą, to jest opisywanie danego tekstu kultury, obrazu, filmu, nie wiem, serialu, rzeźby, czegokolwiek, w sposób taki, aby był on dostępny dla osoby niewidzącej, czyli audio deskrybujemy, audio opisujemy to, co można by było zobaczyć. No i ja jak mówię, w te zasady audiodeskrypcji nie będę wnikać. Mogą Państwo znaleźć na kanale Polska Półka Filmowa taki krótki film o wykorzystaniu audiodeskrypcji w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Natomiast tu w tej prezentacji i w takich scenariuszach, które za chwilę zostaną wydane, mam nadzieję, że część z Państwa po nie sięgnie, są zasady audiodeskrypcji dotyczące opisywania malarstwa,
zresztą znajdą to też Państwo w internecie, to żadna wiedza tajemna, no bo właśnie o malarstwie znowu takim środowiskowym chciałabym w tym kontekście powiedzieć. Proszę zobaczyć, ile dobra przed nami. Czy obrazek, na którym Pan z Panią siedzą przy stole i jedzą kanapkę, jest najciekawszym obrazkiem do opisania? No absolutnie nie, bo oni siedzą przy stole, jedzą kanapkę i nie ma tam nic ciekawego. Natomiast ileż fantastycznych, fenomenalnych opowieści czeka na nas w sztuce. Tutaj mają Państwo obrazy polskie i nie tylko polskie, więc bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby się w ten sposób z uczniami na lekcjach języka polskiego czy języka polskiego jako obcego bawić, bo to znowu przy okazji, proszę zobaczyć, taki typ metody zadaniowej, która uwrażliwia nas, uczula nas na sposób pracy z osobami, które mają różne niepełnosprawności, prawda? My czasem nie wiemy, jak podejść do osoby właśnie niewidzącej czy niedowidzącej, jak sprawić, żeby właśnie, żeby ona na przykład, kiedy ja jestem wykładowcą, a ona jest słuchaczem, odbiorcą moich zajęć, żeby ona dobrze się czuła i żeby jakby nie była stratna w stosunku do osób, które widzą, co ja w danym momencie pokazuję na prezentacji. Tu audiodeskrypcja jest takim właśnie uwrażliwiającym ćwiczeniem, które pokazuje, słuchaj, możesz zrobić to tak. To ma pewne zasady, ale jeśli je poznasz, to właśnie będzie Ci też lepiej wtedy funkcjonować. Chciałabym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że to wszystko, o czym mówię, czyli bycie eko w takim sensie, że uczymy o ekologii, powinno nas też zmuszać do bycia ekonauczycielami. My też bądźmy eko, my też bądźmy zero waste, bo jeśli my tacy będziemy, to będziemy tego jednocześnie uczyć naszych uczniów i studentów. No właśnie, taka metoda zadaniowa dla nas. Dajmy sobie zadanie produkowania jak najmniejszego śladu węglowego, takiego zrównoważonego rozwoju naszych zajęć. Nie kserujmy nadmiernie, nie kopiujmy, bo po co. Wyświetlajmy na rzutniku. No proszę zobaczyć, obrazek rozdany wszystkim do ręki, a obrazek wyświetlony na ścianie to nadal ten sam obrazek i różnica w tej czynności żadna. A jakże jednak chroniąca lasy. Ja jestem szalonym przeciwnikiem drukowania bezsensownego papieru i po prostu marnowania kartek, bo to jest coś, co po prostu wzbudza u mnie jakieś szalone emocje. Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Pokazaliśmy w grze o śmieciach, że można budować ze śmieci, można masę rzeczy robić ze śmieci, można projekty szkolne robić ze śmieci, ale też przy okazji pokazywać, jak te śmieci segregować i jakie śmieci na przykład nie nadają się do ponownego użytku, jakie śmieci i dlaczego nie nadają się do recyklingu. No ale też wykorzystujmy takie metody, które pozwalają studentom czy uczniom wyżyć się artystycznie, ale znowu właśnie tego śladu węglowego nie generują, nie powodują zużywania jakichś materiałów, papieru i tak dalej. Na przykład możemy wspólnie budować z klocków Lego, tak? Możemy jakieś zadanie zadać, studenci czy uczniowie zbudują coś z klocków Lego, no i potem te klocki Lego nadają się do ponownego użytku, bo to są klocki Lego mojego dziecka na przykład, tak? Więc cała masa takich pomysłów, tutaj te klocki Lego są akurat dla mnie przykładem, bo prowadzę w tej chwili zajęcia na specjalności skandynawskiej, więc te duńskie klocki Lego gdzieś mi tu się kołaczą po głowie. Więc to jest coś takiego, co jak mówię, jest przykładem, ale to mogą być kartki zużyte z jednej strony, prawda? Przecież mogę tą kartkę spokojnie zabrać na zajęcia, studenci mogą pracować na drugiej stronie. Ja takie kartki wykorzystuję tak, że rysuję na nich moja córka, nie kupujemy żadnych zeszytów, żadnych takich właśnie jakichś bloków, bo po co papierów domu jest absolutnie cała masa. No i tutaj znowu przykład takich projektów moich studentów, które były takimi projektami, no że właśnie oni mieliśmy być eko, tak? Nie produkowaliśmy zadań domowych na kartkach, moi studenci zadania domowe wysyłają mi mailem elektronicznie, bo po co mi ten papier. Tutaj zadanie takie ciekawe, studenci mieli pójść do kina i przez cały dzień, idąc do tego kina, mieli fotografować swoje emocje. Mieli fotografować swoje emocje i później opisać je. Tutaj widzą Państwo studentkę, która cały dzień robiła sobie zdjęcia. Drugi pomysł, zamiast pisania jakichś tam wypracowań, studenci robili relacje na Instagrama, recenzując filmy, które oglądają. Tak nam tutaj to wyglądało. Umieszczaliśmy je na takiej
wspólnej tablicy. Czyli jeszcze raz podkreślam, uczymy nie tylko o tym, jak mówić o śladzie węglowym, ale też cały czas zadaniowo uczymy, jak go likwidować i sami go likwidujemy jako nauczyciele, żeby dawać dobry przykład, bo jak my tacy będziemy, to nasi uczniowie i studenci też oczywiście tacy będą. Tutaj strona Polskiej Półki Filmowej, żeby Państwu już dokładnie unaocznić, gdzie te materiały różne Państwo znajdą, te, których tu Państwo nie znajdą, będą tam wkrótce, a jeśli nie będą, to wystarczy napisać do mnie mail na adres polskapulkafilmowa@gmail.com, oczywiście bez polskich liter, zapytać o jakiś konkretny materiał i ja na pewno powiem, co dalej. No i tutaj jak Państwo wejdą na stronę, klikną sobie Państwo w zakładkę projekty, wejdą Państwo w miejsce, które będzie wyglądało w taki sposób i klikną sobie Państwo w link 100 ekofaktów i jak klikniecie w 100 ekofaktów, no to będziecie tutaj w tym miejscu. No i teraz pytanie, co tutaj znajdziemy. Tak się przyjrzymy po kolei tym zakładkom, żeby wiedzieć, czego można tutaj szukać. Po pierwsze znajdziemy tutaj ekowideolekcje różnego rodzaju, jak Państwo widzą. To będą filmy z serii o życiu po polsku. My na końcu naszego spotkania taką kompilację odcinków o życiu po polsku sobie zobaczymy, żeby Państwo zobaczyli, jak to wygląda. Czym jest seria o życiu po polsku? To jest taka seria, w której uczymy się słów nowych, także takich, których nie zna polska młodzież, ale uczymy się też jednocześnie historii, realioznawstwa, prawa, kultury, frazeologii, gramatyki. Jak sobie Państwo sięgną po te odcinki na YouTubie, na kanale Polskiej Półki Filmowej, to zobaczą Państwo, o co chodzi. Wykłady profesorów, wykładowców akademickich o różnych tematach, bo nie tylko takich bardzo wprost eko, czyli dlaczego, jak wpływa na nas smog, ale także tematy zdecydowanie bardziej literackie. Gry, które znajdziemy w zakładce gry i zabawy. Dwie gry, które zostały wyprodukowane w ramach projektu. Jedna z nich to Ekomemory. Ekomemory, które wygląda tak, no niczym nie różni się od klasycznego memory. Z tym, że tylko z tą różnicą, że łączymy ze sobą wyrażenia związane z ekologią, z kryzysem klimatycznym. Proszę zwrócić uwagę na te literki w prawym górnym rogu każdego kafelka. To są literki, które pozwalają grać w tę grę dzieciom, małym dzieciom albo osobom początkującym, bo możemy łączyć ze sobą wyrażenia kwaśne deszcze, matka natura, ślad węglowy i tak dalej, ale możemy ze sobą łączyć literę z literą, to w takiej zupełnie bazowej wersji, albo literę ze słowem. W z W albo W ze słowem węgiel, C ciepło, D deszcz i tak dalej, i tak dalej. Tu Państwo na zdjęciu widzą moje dziecko 4-letnie, które gra w tą grę i ze mną wygrało, bo ma lepszą pamięć. Druga gra powstała we współpracy z Polish Anywhere, to taki taka nie wiem co, szkoła, instytucja, strona ucząca języka polskiego jako obcego prowadzona przez panią Justynę Pilak. Pomysł jej, realizacja jakby już potem moja projektowa, gra Eko Tabu, którą właśnie ona przygotowała, znowu klasyczna gra tabu. Mamy wyrażenia i mamy do tego słowa, których opisując te wyrażenia używać nam nie wolno. Publikacje, o których częściowo już powiedziałam, dwie książeczki z serii Czytaj po polsku, Chłopi, najnowsi i troszeczkę wcześniejszy tom, czyli Gloria Victis, też jak najbardziej literatura środowiskowa, a także dwa numery postscriptum polonistycznego, to już tak bardziej może dla dorosłych do czytania, bardziej właśnie w takiej perspektywie szkolenia swojej wiedzy, też takiej właśnie dydaktycznej. Dwa tomy czasopisma postscriptum polonistyczne, które poświęcone są właśnie ekodydaktyce, czy też może nawet bardziej ekoglottodydaktyce, widzą Państwo narodziny ekoglottodydaktyki i edukacja humanistyczna w czasach antropocenu. Co jeszcze? Aha, no wspomniane już scenariusze lekcji, których omówić nie jestem w stanie, bo każdy jest zupełnie inny. Znowu w tej naszej zakładce 100 ekofaktów znajdą Państwo scenariusze lekcji i zajęć i jak Państwo tam wejdą do środka, znajdą Państwo takie miniaturki, które po pobraniu, po kliknięciu zaprezentują Państwu materiał stworzony przez bardzo, bardzo różne osoby. No i jak Państwo też widzą tu na obrazkach, tematy
tych lekcji są bardzo różne, bardzo zróżnicowane, więc do podglądnięcia ich zachęcam. Tutaj scenariusze dla dużych, ale też dla bardzo małych, bo na przykład te scenariusze Na ratunek zabawkom i MasterChef Junior to są właściwie takie scenariusze przystosowane przede wszystkim dla dzieci. Tutaj jeszcze kolejna część tych scenariuszy. No i tutaj już pokazuję Państwu absolutnie tak przeklikując, jak to wygląda w środku. Proszę zobaczyć, że te materiały są bardzo zróżnicowane, mają i zadania takie gramatyczne, i zadania leksykalne, i właśnie taką metodę zadaniową, i jakieś tam dyplomy, które można dla uczniów wydrukować, i zadania do mówienia, i zadania do pisania, i czego sobie Państwo tylko nie wymarzą. No i na koniec muszę pokazać te osoby, które te scenariusze stworzyły. Nie ma tutaj osób, które tworzyły ze mną serię podcastów, która się w tej chwili na kanale Polskiej Półki Filmowej ukazuje. To jest seria podcastów z serii Polski Film dla Początkujących i najbliższe spokojnie kilkanaście odcinków poświęcone będzie właśnie takim tematom proekologicznym, ale proekologicznym w filmie, polskim filmie, bo to jest bardzo, bardzo istotne. No więc tutaj kilka twarzy, tych twarzy stojących za projektem 100 Ekofaktów jest znacznie, znacznie więcej. Jeszcze raz pokażę adres tutaj, jak wygląda strona, pokażę dostęp do mediów społecznościowych Polskiej Półki Filmowej i zostawię Państwa z filmem, kompilacją fragmentów serii o życiu po polsku. Tu tylko kilka odcinków, tych odcinków jest więcej. Bardzo zachęcam do wykorzystywania. Wiele całusów Państwu posyłam, serce moje całe też jest z Państwem. No i zostawiam Państwa z filmem, dziękuję i do zobaczenia wkrótce. Kontakt z ogrodem relaksuje i wycisza. Kolory, zapachy, faktury, wiatr działają pobudzająco na zmysły i powodują, że jesteśmy szczęśliwi. Nawet krótki kontakt z naturalnym otoczeniem poprawia zdolność koncentracji. Pozytywna reakcja ludzi w środowisku ogrodniczym wykorzystywana jest w hortiterapii. Grill. Urządzenie służące do obróbki cieplnej produktów żywnościowych. Rozróżnia się grille węglowe, gazowe i elektryczne. Grill węglowy. Źródłem energii jest węgiel drzewny w brykietach lub w naturalnych bryłach, a dokładniej żar. Grille węglowe możemy podzielić na jednorazowe, składane, stacjonarne, żeliwne, kamienne. Ze względu na wytwarzany dym i substancje rakotwórcze uważany jest za najbardziej szkodliwy typ grilla. Idę na grilla. Zaproszono mnie na grilla. Dziś zrobimy grilla. Mam ochotę na grilla. Tatuaż. Barwnik, pigment, tusz, fotel, skóra, dezynfekcja, wzór, igła. Tatuaż, tatuażu, tatuażowi, tatuaż, tatuażem. Tatuażu, tatuażu. Tatuować, tatuować się. Wytatuować. Wytatuowany.
tatuażysta, tatuażystka, tatuator, tatuatorka. Drzewo, słoje, pień, gałęzie, kora, dziupla, korzenie, liście. Uwaga! Nauka zajmująca się drzewami to dendrologia. Dendrologia lub drzewoznawstwo to dział botaniki, który zajmuje się badaniem roślin drzewiastych. Należą do nich drzewa, krzewy, krzewinki, pnącza o zdrewniałych łodygach. Rodzaje drzew występujące naturalnie w Polsce. Dąb, buk, brzoza, czeremcha, jabłoń, jarząb. Najstarsze drzewa w Polsce. Cis henrykowski około 1290 lat. Dąb chrobry około 760 lat. Dąb bartek około 680 lat. Najbardziej znanym z nich jest dąb bartek, który rośnie w Puszczy Świętokrzyskiej. Od 1954 roku jest chroniony prawem jako pomnik przyrody. Pomniki przyrody klasyfikuje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody. Siedziba organizacji znajduje się w Szwajcarii. Z dębem bartkiem związane są różne legendy. Drzewo zasadził książę Mieszko I. W dniu chrztu Polski otrzymał owoc dębu, żołądź, od anioła stróża narodu polskiego. Mówi się, że naród polski będzie istniał tak długo, jak będzie rósł dąb bartek. Wypoczywał pod nim król Bolesław Krzywousty. Królowa Marysieńka i król Jan III Sobieski ukryli w bartku skarb. Jan III Sobieski po zwycięstwie nad Turkami pod Wiedniem ukrył w dziupli drzewa zdobyte szable, rusznice i bukłak. Następnego dnia dziupla zniknęła.